serdecznie, Marcin Radomski. Kolejny dzień przeglądu filmów Wojciecha Jerzego Hasa, wybitnego reżysera. 9 dni, 9 filmów zrekonstruowanych, 9 filmów z angielskimi napisami. Tutaj oglądamy w kinie Kultura w ramach festiwalu Zingera we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Filmy Wojciecha Jerzego Hasa. I dzisiaj mamy przed sobą projekcję wyjątkowego filmu Sanatorium pod Klepsydrą. Jest z nami również wybitny aktor, z którym będę miał przyjemność porozmawiać, Jan Nowicki, którego powitajmy wielkimi brawami. To trudno im będzie sobie wyobrazić, że ten starzec, który z laską się pcha na scenę, to właśnie jestem ja, czyli Józef z Sanatorium pod Klepsydrą. Ale przypomniało mi się, jak ze Sławkiem Kryńskim pojechaliśmy kiedyś, byliśmy w Indiach i ja tej widowni powiedziałem, że bardzo ich przepraszam, że przyjechał do nich Józef, ale już stary, już nie ten. A oni powiedzieli, że jest im wszystko jedno, że może być jak jest. Ja myślę, że jest idealnie i to jest wyjątkowa okazja, że możemy dzisiaj z panem przed tym filmem Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa porozmawiać. No to jeden z w ogóle z najoryginalniejszych i takich najbardziej interesujących wizualnie też filmów Hasa, nagrodzony specjalną nagrodą jury w Cannes przez Martina Scorsese, między innymi ten film uznany za jedno z arcydzieł światowej kinematografii. No i chciałem zapytać się właśnie o tego głównego bohatera Józefa, o którym pan wspomniał. Dla mnie to jest, nie zdradzając tutaj zbyt dużo, bo jesteśmy przed seansem tego filmu, jest to refleksja na temat przemijania, między innymi oczywiście, chociaż bohaterem jest młody człowiek, jak pan wspomniał. Pewna pętla czasowa, która często u Hasa się pojawiała, też w tym filmie występuje, więc chciałem zapytać się, jaką podróżą, bo w pewnym sensie też w tym filmie ten bohater przeżywa podróż, ale jaką podróżą dla pana, jako dla aktora, był udział w tym filmie? Wie pan, jak ja słyszę, jak ktoś pyta mnie na przykład, o czym jest ten film, to już wiem, że my sobie nie pogadamy. Ja nie zadałem takiego pytania. Ja nie mówię o tobie. Nie mówię o tobie. O czym jest ten film? Ten film jest o tym, co sobie wyobraża widz wrażliwy. Pamiętam kiedyś w Gdyni, w czasie dyskusji na temat filmu, bardzo gorącej, stała pani, jak Boga kocham, sprzątaczka oparta o taką szczotkę i do siebie powiedziała, ja to usłyszałem. Ona mówi, a dla mnie ten film to jest taki, jak byłam małą dziewczynką i wtedy, kiedy była burza, chowałam się pod stołem. To dla mnie o tym był ten film. No i mój Boże, pomyślałem sobie, no to już jest recenzja. Tak jak wspaniała skrypt Girl, ja ją pamiętasz, żona Henia Kluby. Bo ja nie oglądam materiałów, ja nie oglądam tego, co nakręcę. Wolę się dowiedzieć od kogoś, co jest do poprawienia. Albo a ona była, widziała, ja zadzwoniłem do niej i mówię, ja ją słuchaj, widziałaś film, jaki jest? Ona mówi, no dziwny. Ja wiem, dlaczego dziwny. No mówię, wyobraź sobie, że oglądałam to z Hasem i jeszcze z kimś i w pewnym momencie wyszłam do toalety, czy gdzieś, nie było mnie jakieś 10 minut, wróciłam i na dobrą sprawę byłam jakby w tym samym miejscu. W tym samym miejscu i znowu to była recenzja, taka dobra recenzja, świetna. Tam ciągle się zmienia miejsca, ale ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, prawda? Proszę Państwa, granie w tym filmie dla mnie było koszmarem. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że
wybitny reżyser, a takim był Wojciech Jerzy Haas, nigdy nie jest z siebie zadowolony. To w ogóle mowy nie ma, tylko idioci uważają, że to, co zrobili, jest dobre. Prawdziwy artysta zawsze składa się z niespełnienia, z poczucia, że to powinno być jeszcze lepsze, jeszcze inne. Wobec tego my, biedni aktorzy, którzy jak coś zagramy, to też podlegamy takiej ostrej opinii, że no dobrze zagrał, ale przecież, ale mogłoby to być inaczej, mogłoby to być lepiej. Ja po każdym ujęciu szedłem do Wojtka, bo aktorzy to dzieci. Grają i czekają na akceptację, czekają, żeby ktoś ich pogłaskał, że, bo tyle jest w nich wątpliwości. Jak szedłem do Wojtka i go pytałem, mówię, Wojtek, jak? No wiesz, może być tak, może być tak. No. Taki on był. To był bardzo ciężki we współpracy gość, ale absolutnie, ale to absolutnie prawdziwy artysta. Proszę Państwa, ja naciachałem całą masę filmów. Spokojnie mogę powiedzieć, że ze 100 mógłbym nie nakręcić po drodze, ale to chodziło o to, żeby wyjechać, zarobić, spotkać kogoś, być za granicą. Bawiło mnie to. Zwłaszcza, że już w teatrze grałem poważne role w poważnym mieście w Krakowie, więc nie musiałem szukać spełnień w filmie czy w telewizji, gdzie zresztą też się mi zdarzało bywać za często. Więc dlaczego ten film, że wiesz, gdyby nie pewne doświadczenie, które wyniosłem ze współpracy z Jerzym Jarockim, jak robiliśmy Proces Kawki, gdzie Jerzy tak wykombinował, wiesz, swój spektakl, że Józef K., to co jest w książce, co jest w dramacie, co jest w opowiadaniu, to są monologi, to są opowiadania. Józef K. opowiada, co go spotkało, a on wykombinował tak Jarocki, że to wszystko, co Józef K. opowiada, to się działo na scenie. Natomiast ja byłem tylko obecnością. Czyli jak gdyby, wiesz, byłem okiem kamery. Coś bardzo męczącego dlatego i niewdzięcznego dla aktora, dlatego że wspaniałe monologi dotyczące, nie wiem, jakichś niesłychanych wydarzeń, to jest nic innego jak możliwość kreowania, przerzucania się z nastroju w nastrój i krótko mówiąc, no jest to próba podobania się, bo przecież tak naprawdę to zmierzamy do tego, żeby być zaakceptowanym, czyli podobać się. Więc ja to akurat tego Józefa K. grałem tuż przed sanatorium pod klepsydrą. W międzyczasie nakręciłem jakiegoś knota, nie powiem jaki tytuł, bo reżyser może jeszcze żyje i cieszy się powodzeniem niezłym, ale Wojtek tego knota akurat nie widział, bo gdyby zobaczył, to by mnie nie zaangażował. Nie zaangażowałby mnie, bo on by po prostu, to był bardzo dziwny człowiek i bardzo, bardzo wymagający, zwłaszcza, że ciągle miał gdzieś w dziwnym miejscu czyraka. Na przykład tu potrafił mieć czyrak, nie wiem czy wiesz, tutaj. Ja mówię, gdzie ci się cholera zrobił? No mówi, no w tym miejscu mi się zrobił. A co jadłeś? Pyta mnie na obiad. Ja mówię, parówki jadłem, a co? Parówki? Będziesz miał wzdęcie. Ja mówię, Wojtek, czyś ty zwariował? Przecież parówki to się je w ogóle przed śmiercią. No to jest bardzo lekkostrawne. Nie, nie, będziesz miał parówki. Więc był bardzo to dziwny, bardzo człowiek. Ja mam w domu, gdzieś tam muszę odgrzebać
scenopis, nie scenariusz Sanatorium pod Klepsydrą, ale scenopis tej grubości, słuchajcie, pani Tokarczuk z Jakubowymi tymi... Księgami, tak, księgi. Tak. To małe piwo. Taka ogromna księga, do której ja kiedyś zajrzałem, to stwierdziłem, że tam wszystko było opisane. Tam każdy krok został określony, został, miał swoją nazwę, miał, no, no, to po prostu był. Przecież bardzo często z tą swoją asystentką, nudną nawiasem mówiąc, ale bardzo dobrą asystentką, to oni na planie tak chodzili, o, zmierz mi odległość. I stopami odmierzał odległość Wojtek. I potem tak to było fotografowane. I zgadzało się. Do tego wszystkiego dwa różne temperamenty, czyli Krakus, Wojtek z tymi czyrakami gdzieś tu, zawsze w dziwnych miejscach miał te czyraki, cholera. Jak ja miałem, to miałem banalnie zawsze tu, a on to gdzieś pod kolanem czy coś takiego. I on przypominał Branta, tego prezydenta czy kanclerza niemieckiego. Często siedział w takim szlafroku, w pasy, takie, miał żonę, poetkę, którą nazywał Porcelanka i chyba ją kochał, ale w bardzo szorstki sposób. Wojtek w ogóle był szorstkim człowiekiem, prawdopodobnie z tego powodu, że biło w nim gołębie serce. To tak bywa, że człowiek wrażliwy, mężczyzna zwłaszcza unika jakichś otwarć takich pełnych wzruszeń czy coś takiego, bo nie. No może jeszcze zostańmy przy tej krakowskości Hasa, bo on się wywodził rzeczywiście z Krakowa i do tego Krakowa często wracał i o nim mówił, a pan też z Krakowem przecież bardzo jest związany. Ale wiesz, ale ja jestem w miejscu. Ja jestem w Warszawie, to na krakowskim ja bardzo muszę uważać. Wprawdzie krakowskie przedmieście niedaleko, ale trzeba uważać. Był taki prezydent Woźniakowski się nazywał w Krakowie. Fantastyczny pan. Jak go spotykałem w pociągu jadąc do Warszawy i staliśmy w oknie wagonu i obserwowaliśmy panie, które polewały peron. My tam się wszyscy znamy, jak Boga kocham. Tutaj, no kto by Glempa spotkał na ulicy z gazetą pod ręką, pod pachą, a tam Macharskiego się spotykało i się mówiło o nim chudy Franek. No. I chudy Franek znał nas. To samo Tischner, to był nasz kolega. Spotykaliśmy się na piwie w budce, tam gdzie rezydowali chłopcy, którzy no, parking prowadzili. Prawda? No to tam to takie dziwne, fajne miasto. Preissner nawet twierdzi, że jest Kraków i cała reszta, ale to nieprawda, dlatego że to tu, gdzie jesteśmy, to jest bohaterskie miasto, prawda? No właśnie. To może trochę o tej o oniryczności i porozmawiamy trochę o tej realności i oniryczności filmów w ogóle Hasa, no bo tutaj jest wiele tematów w tym filmie Sanatorium pod Klepsydrą i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest to adaptacja, inspiracja prozą Schulza, między innymi tytułowym opowiadaniem Sanatorium pod Klepsydrą, no ale pojawiają się też wątki właśnie takie surrealistyczne, prawda? Jak w tym świecie pan jako aktor wtedy się odnajdywał i co tutaj było najistotniejsze? Czy z tego Schulza pan bardzo czerpał,
Czy odchodziliście od niego wtedy? Bardzo dobre pytanie, dlatego że to jest taki autor, oczywiście uwielbiam go tak jak i ty. To jest taki autor, którego nie trzeba do końca rozumieć. I to jest zanurzanie się w jakimś klimacie, w jakimś nastroju. On jest taki, jak są dekoracje Skarżyńskich w tym filmie. Zauważyliście państwo? Przecież to są dekoracje, które co kadr, to bywa to dzieło sztuki plastyczne. Tam są zupełnie, zupełnie niebywałe skojarzenia, niesłychane zupełnie barwy, kolory, sytuacje. Jeżeli chodzi natomiast o aktorstwo, to kłopot mój polegał, słuchaj, na tym, że nie wolno... No, na czym polega w ogóle granie? No, granie to wszystko jedno, którego autora weźmiesz pod uwagę. To są granie pewnych stanów. Krótko mówiąc, ktoś jest gruby, ktoś jest wściekły, tutaj się rozpłakał, tu jest taki owak. To granie stanów jakichś różnych. No, to na tym polega aktorstwo. To takie dziecinna, ale poważna zabawa w pewne stany i pewne zróżnicowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jak wiesz, Józef, książka jest Senatorium jest napisane w pierwszej osobie i nie ma tam w ogóle, Józef nie ma żadnych cech, nazwijmy to, dotykalnych. Józef nie jest ani stary, ani gruby. No niby w zasadzie młody jest, bo szuka ojca i jest synem i rozmawia z matką. Ale to nie jest, on nie jest chłopcem. Nie wiadomo, ile on ma, nie wiadomo, ile on ma lat. I bardzo trzeba było uważać też, co dla aktora jest rzeczą straszną. Bo aktor każdy chce wypaść dobrze. Każdy, nawet Gustaw Holubek też chciał... Kto chciał wypaść dobrze, a ja tak mu się przyglądałem, taki wielki Gustaw Holubek i w pewnym momencie gra, mówi jakiś taki monolożek, a ja tak siedzę i mu się przyglądam i on widzi, że ja mu się tak przyglądam i sypnął się, znaczy zapomniał tekstu. No to proszę bardzo, jeszcze raz proszę mi bardzo, kamera poszła. I Gustaw zaczyna i znowu się jebnął. No. I za trzecim razem, jak ja jeszcze raz wpiłem w niego oczy i mu się przyglądałem, to wybaczcie, drogie panie, ale wielki Gustaw Holubek powiedział: spierdalaj, szczeniaku. I wyrzucił mnie z planu, bo widział, że siedzi przed nim jakieś takie żabie oczko. Więc nie można było... Józef, który nie ma u autora konkretnych cech psychofizycznych, no trzeba było coś wymyśleć do diabła. Ale nie wolno było wymyśleć za dużo. Bo od razu to się nie podobało reżyserowi i poza tym nie o to chodziło. Tak jak w całym tym filmie, jak zacząłem na początku, tak naprawdę na Boga nie wiadomo, o co chodzi. Ty mówiłeś o czasie, właśnie Gustaw mówi, wszystkiemu jest winien zbyt szybki rozpad czasu, mówi Gustaw Holubek. Także jest to o czasie, jest to o śmierci, jest to o miłości, jest to, ja wiem, najmniej jest to o Żydach. Chociaż ten wątek się pojawia, bo... No nie, no przede wszystkim jest to... I bardzo istotne. Bardzo jest, ale jak kiedyś w telewizji mieliśmy wywiad, Wojtek siedział w Łodzi, tam przenieśli tam w jakiejś kamerze, a my w Warszawie
I ktoś mu zadał pytanie, czy nie miał problemu, panie Wojciechu, czy pan nie miał problemu, robiąc filmy o Żydach w czasach, kiedy Żydzi byli prześladowani i tak dalej, i tak dalej. A Wojtek mówi, co? A kto panu powiedział, że to jest film o Żydach? A ten mówi, no jak to nie, jest. A Wojtek mówi, nie, to jest film, nie wiem, ale chyba to jest film w ogóle. No, no tak się z nim rozmawiało. Próbowałem czasami zasięgnąć jego opinii, jak żeśmy się skumplowali, co sądzi o swoich kolegach reżyserach, prawda? No więc, no gdzie teraz tam próbujesz? Czy próbuje pan na początku, ale szybko przeszliśmy na ty. Co teraz próbujesz? No ja mówię, no próbuję Biesy. Biesy próbujesz? Gdzie? Ja w Starym Teatrze. Biesy Dostojewskiego tak sobie po prostu robicie? Ja mówię, no tak sobie po prostu robimy. A kto to reżyseruje? No to ja mówię zgodnie z prawdą, że W. Na co on powiada, brak wyobraźni. Ja mówię, czyś ty zwariował? Wojtek, W wyłącznie składa się z wyobraźni. On mówi, nie, wspiera się wyobraźnią innych. A co żeś jeszcze nakręcił? Więc ja wachtam, wymieniam mu jakiś film z K. K? K, no tak. To jest, mówi, to jest taki reżyser, który jest niezdolny w ogóle. Ja wiem, jak niezdolny, przecież cały świat o nim mówi. A to świat zgłupiał, powiada. Więc był absolutnie bezwzględny w stosunku do kolegów, ale także w stosunku do siebie. Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym usłyszał od niego jakiś szereg ciepłych słów na temat tego, co zrobił, prawda, czy co zamierza, czy i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, no, pytaj mnie o coś, tak, bo ja już nudzę, no. Nie, bardzo ciekawie. Ten temat żydowski zresztą jest niezwykle ważny u Schulza, ale też tutaj w tym filmie. No, film powstał w 1973 roku, a w 1968 i to też było wynikiem tego, dlaczego został zrealizowany, że były antysemickie wystąpienia i do tej tematyki chciał Haas na pewno wrócić i też tym się zająć. No, a później film został wysłany do Cannes, zdobył tam nagrodę specjalną i na 10 lat po realizacji tego filmu Haas został właśnie odsunięty od możliwości tworzenia kolejnych filmów, między innymi też z tego właśnie powodu, no bo nie chciano, żeby ten film gdzieś... Nie mogłem pojechać do Cannes, bo nie miałem smokingu, słuchaj, no. Znaczy miałem taki w teatrze jeden, ale wszędzie były pieczątki. Teatr Stary, Plac Szczepański 1, Teatr Stary, Plac Szczepański 1. Myślę, rozepnę się, cholera, i skompromituję mój ukochany kraj, no. Także nie byłem w tym, w Cannes. Nawiasem mówiąc, byłem natomiast mi się przypomniało. Patrzę w wasze kochane oczy i mi się przypomniało, że po Cannes spotkaliśmy się w Warszawie u jednej pani i rozpoczęła się dyskusja na temat sanatorium pod Klepsydrą. A to był czas, kiedy polska kinematografia od pewnego czasu, znowu czas, nie była dostrzegana, wiesz, w Cannes i tak dalej. No krótko mówiąc, mieliśmy gorszy okres. No i ta pani, nawiasem mówiąc, przypominała mi owce. A ja, tak, jak Boga kocham, miała taką fryzurę i taki sposób bycia, że coś było z owcy.
A to możemy zdradzić, kto to, czy nie? No coś ty zwariował? Nie. Mało tego, ja się... pytanie wcześniej, no ale... Ja się potem dowiedziałem, że w ogóle dlatego się w niej zakochał jej mąż, że ona przypomina owcę. Jest taki kierunek, prawda? Ale cóż tam się zdarzyło? No i jesteśmy w tym domu, słuchaj. Jesteśmy w tym domu, warszawskim domu, a ta pani, która przypomina owcę, mówi, słyszałam, że dostaliście jakąś nagródkę w Cannes. Bardzo mi się to nie spodobało, dlatego że, jak już powiedziałem, dawno, minął długi czas, kiedy polska kinematografia nie istniała w Cannes, a po drugie to była nagroda, wielka nagroda jury. Także, a poza tym za naprawdę dobry film. Słuchaj, spytaj mnie o coś, bo ja tak gadam i zasnę. No. Tak, ja chciałem zapytać o Witolda Sobocińskiego i o zdjęcia do tego filmu. O Witolda Sobocińskiego i zdjęcia, no bo one są tutaj też niesamowite. No. Sfilmowanie z dołu, takie szerokokątne. Jak tutaj aktor w tych zdjęciach się, bo to jednak długie też ujęcia Hasa. Has jest znany z długich ujęć. Niełatwe dla mnie. Dobre pytanie i dobrze, że o Witku. To były dwa potwory. Dwa potwory. Potwór Has i potwór Witold Sobociński, z którym mieszkałem w Grandzie. To był okres strasznej biedy. Pamiętam, że biegałem do tego, po kaszankę, do delikatesów. Tam taka pani lubiła mnie i mi zostawiała zawsze kawałek kaszanki. Bida jak cholera. I on bez przerwy się z Hasem, no nie kłócił, tylko byli tak najeżeni na siebie, a ja byłem w środku. I tak, na planie, słuchaj, brał mnie na bok Has i mówił, o Jezu, co ja mam z tym, mówi, z tym warszawiakiem, cholera jasna. Co on robi? A przychodziliśmy do hotelu i w hotelu zaczynał ten. Oj, mówi, ten nudny Krakus, koszmarny, ja zwariuję z nim, mówił Witek. To się wszystko obijało o mnie, a wiesz, a Wojtek był bezwzględny, potrafił być. To było z nim wspaniałe, ale wspaniałe w nim było także, dlatego, jeżeli nie dotyczyło jakiegoś zasadniczego bólu, który zadał mnie, bo gdyby było inaczej, to bym go tak czule nie wspominał. Potrafił wyrzucić panią Petri po paru dniach zdjęciowych. Słuchaj, i to dobra aktorka, i dobrze grała bardzo. A jemu się to nie spodobało i wziął panią Orską z Krakowa. Pucułowatą, nie wiem dlaczego ją wziął, bo ta Petri była lepsza moim zdaniem. Ale Wojtek, coś mu tam zaświtało w głowie inaczej i wziął sobie panią Petry. Powoli będziemy kończyli, więc zapytam o taką rzecz dotyczącą samego Hasa i tego spotkania. Jakie ono miało znaczenie dla pana w ogóle w całej pana karierze aktorskiej? Słuchaj, w dużym stopniu przełomowe, ale nie aż w takim, jakby się mogło wydawać, dlatego że ja z potworami miałem do czynienia także w Starym Teatrze. Wiesz, także mnie tam nauczono pokory. I pracy nad różnego rodzaju materiałem, skromności, bezczelności, odwagi. Tu mam na myśli głównie, jeżeli chodzi o aktorstwo Jerzego Jarockiego. Bo aktorzy, którzy wychodzili spod ręki Jerzego Jarockiego, to zresztą sam pan Andrzej mówił, Wajda, że ja biorę aktorów już gotowych,
aktorów, których ukształtował Jerzy Jarocki, wiesz. No, ja akurat nie byłem w pace Konrada Swinerskiego, ale inni moi koledzy, jak świętej pamięci Jurek, wspaniały Jurek Trela, to on z kolei był u Swinerskiego. I tam były takie grupy, koterie, co wcale nie było złe. Wcale nie było złe, dlatego że spotykaliśmy się w Spatyfie i tam żeśmy wspólnie tworzyli stary teatr, no, który był wspaniały, naprawdę był wspaniały. Jeżeli chodzi o kino, od strony aktorskiej, nie wiem, czy najważniejsze. Słuchaj, ja jednak tych filmów naciechałem dużo i miałem szczęście po drodze spotykać różnych reżyserów i wielu z nich to byli ci, którzy pozwolili mi zostawić po sobie jakiś ślad, którego się nie wstydzę i do którego mogę się przyznać. Dlatego, że aktor grywa mało znakomitych ról. Przeważnie grywa taką jedną ważną, a potem trochę do niej jakby podobne. To znaczy, jeżeli chodzi o teatr, to wyobrażam sobie, że u mnie to był Artur w Tangu, w reżyserii Jarockiego, a potem były role Arturo podobne, prawda? Potem minęły lata i zorientowałem się, że krzyk i nadmierna ekspresja to jest jednak za mało i trzeba umieć milczeć. I wtedy pojawił się Stawrogin w Biesach, czy Wielki Książę Konstanty w Nocy Listopadowej, wiesz. To już wtedy była zabawa w poważniejszy teatr. A w filmie? A w filmie, słuchaj, na mnie krzyknął Andrzej Wajda w Bułgarii. Krzyknął, o takim bzdurze wam opowiem, bzdycie, ale jakże dla mnie ważnym, bo ja byłem w Bułgarii, pojechałem tam zupełnie bez pieniędzy, nawet nie miałem na bilet na pociąg, tylko tak sobie wystawiłem dowód osobisty i spałem. I tak przyjechałem do Warszawy, a z Warszawy poleciałem do Sofii. Na lotnisku poprosiłem o 10 sportów, na co ona mi podała 10 paczek, a ja jej mówię, że sztuk, 10 sztuk. Więc byłem sakramencko biedny. Ale utracjusz, jak mi dali te diety takie na 3 miesiące, jak ja zobaczyłem, że ja mogę wykupić całą restaurację, to natychmiast wykupiłem, słuchaj. Żeby to wszystko, co na tych półkach, żeby szło w moim kierunku. Chodźcie, łabędzie, tu wam lepiej będzie, prawda? Tu wam lepiej będzie. I tak, więc... Wajda, Andrzej Wajda, to było spotkanie z Wajdą. Ty, ja w ogóle skończę, wy będziecie gadać, a ja będę wam przypominał, no. Andrzej Wajda mnie... Najpierw się uczyłem jazdy konnej, bo ewentualnie miałem grać cedrę, ale zagrał tego cedrę poeta. Teraz powiedzcie, jak się nazywa. Poeta z Wrocławia cedrę zagrał. Boguś Kierc, o, Ania wie. Zagrał on, a ja kapitana Wyganowskiego, czyli takiego faceta, który tylko strzelał, krzyczał ognia i miałem jakiś rapier 3 razy dłuższy od mojej laski i na łbie coś przerażającego, jakieś piętro, jakieś czapki, perukę z konopi sprowadzonych specjalnie z podchodzenia i coś okropnego. No to było, ja się tak wstydziłem tej roli, nierodzona matka.
nie mogła poznać. A teraz wróćmy do Haasa i tak naprawdę to tych dwóch mistrzów myślę, że dobrze jest oglądać ich filmy i teraz właśnie myślę, że damy Państwu tę możliwość i zapraszamy na czołowe dzieło polskiego aniryzmu filmowego, czyli Sanatorium pod Klepsydrą. My pewnie moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale teraz zostawmy Państwa z tym wspaniałym filmem, a ja dziękuję bardzo, że mieliśmy okazję powspominać. Dziękuję bardzo. Ale ja was strasznie chciałem przeprosić. Ja nie jestem aż tak głupi, jak tu wypadłem. Ale nie jestem dużo lepszy. Nie. Tylko jechałem daleko. Poza tym zmęczenie w moim wieku to jest taka przyjemność. No. Co to wszystko pamiętać? Bo jaką cholerę? No. Dziękuję wam bardzo, żeście wpadli. Dziękujemy bardzo. Jesteście bardzo kochani. Zapraszamy państwa na film.